Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To królestwo Jezusa, o którym dzisiaj słyszymy, jest pełne kontrastów. Jest królowanie, które jest służbą. Jest władza, która jest miłością. Jest drzewo hańby, które stało się największą chwałą. Jest przelanie krwi, które wprowadza pokój. Moglibyśmy tych kontrastów pokazywać jeszcze bardzo dużo, ale chodzi w tym dostrzeżeniu tego, odkrycie, że drogi Boże niekoniecznie muszą pokrywać się z ludzkimi, że nasz sposób wyobrażenia Królestwa Bożego jest naprawdę inny niż Boży. I dzisiejsza Ewangelia to bardzo dobrze obrazuje. Ci ludzie, którzy patrzyli na Jezusa, nie myśleli o Królestwie Bożym. Wprost przeciwnie, oni wyszydzili, wyśmiali, drwili. To nie było popatrzenie na wydarzenie, jakim była męka, a potem zmartwychwstanie Chrystusa, oczami, które chciałyby to królestwo dostrzec. Więc my musimy troszkę wysiłku włożyć, żeby tak się stało. Że nasz sposób myślenia musimy troszeczkę przełamać, pozwolić sobie na to, że zostanie przełamany ten sposób myślenia. Między innymi myślę, że warto o kilku takich elementach powiedzieć, pokazać je. Mianowicie, że my mamy schematy myślenia, które powodują, że nie potrafimy jakby przyjąć pewnych prawd, czy one są takie trudniejsze dla nas do wyobrażenia. Między innymi mamy to pojęcie atrybutów władzy królewskiej dosyć takie jednoznaczne, to znaczy król dla nas to jest ten, który nosi koronę. I może dlatego Jezus przyjął koronę cierniową, żeby pokazać, że to nie jest do końca tak. Na wschodzie atrybutem królowania, władzy, nie było to, co człowiek nosił na głowie, tylko to, co człowiek nosił na nogach. To buty były atrybutem królestwa. Nie coś, co było na głowie. To zmienia sposób patrzenia. My sobie wyobrażamy, że Chrystus Król to jest ten, który siedzi z koroną na głowie. Wcale tak być nie musi, a nawet jak patrząc na Apokalipsę, trzeba powiedzieć, tak nie jest. Dalej, kiedy my myślimy o kimś, kto zasiada na tronie, to wyobrażamy sobie właśnie takie jedno krzesło,
z którego ktoś włada. Podczas gdy zapowiedzi i wszystkie biblijne wskazówki mówią bardziej o tym, że to jest, my byśmy sobie tak powiedzieli, taka ławka. Czyli coś, co jest dla kilku osób, nie dla jednej. Jest tam Chrystus, ale On zapowiada, że ci, którzy są razem z Nim, będą razem z Nim zasiadać na tronie. Gdy patrzymy na tron w naszym pojęciu, jedno krzesło z oparciami, to tam nie ma miejsca dla drugiej osoby. Czyli to jest taki egoistyczny tron. Nie taki jest w myśleniu biblijnym. To jest szeroka, długa ławka, na której mogą siadać następne osoby. Stąd apostołowie Piotr i Jan i Jakub, którzy chcieli się dostać, mówili: spraw Jezu, żebyśmy na tej ławce siedzieli po lewej i po prawej stronie. To zmienia nasz sposób myślenia. To, że buty są znakiem, to, że to jest szeroka ławka, to jest inny król, niż my sobie wyobrażamy. I tak rzeczywiście jest. Boże Królestwo jest inne, niż my sobie wyobrażamy. Ta władza jest inna, niż my byśmy się spodziewali. I Jezus to próbował pokazać. Żydom, którzy myśleli właśnie tak bardzo politycznie, bardzo tak przemocowo, Jezus chce pokazać, że to królestwo, które On zaprowadza, nie jest takie do końca widoczne. Je widać, ale trzeba bardzo dobrze wytężyć wzrok. I myślę, że ważnym elementem tego królestwa jest właśnie to, że ja chcę do niego przynależeć. Ta decyzja, że ja chcę należeć do tego królestwa, ona jest fundamentalna, podstawowa i to powoduje, że ja coraz bardziej chcę w nim uczestniczyć. Dlatego mamy w modlitwie, którą codziennie odmawiamy, oby tak było, to wołanie: przyjdź królestwo Twoje. To oznacza, że ja się nie modlę: przyjdź królestwo moje. Czyli tak jak ja sobie wyobrażam, że Bóg przyjdzie, że Bóg coś zmieni, tak według mnie. Nie, ja modlę się: Boże, Ty zmieniaj tak, jak Ty chcesz i ucz mnie przyjmować to, co Ty robisz, jako najlepsze. Przyjdź królestwo Twoje, nie moje. Ten sposób myślenia, to pozwolenie na to, że ja chcę należeć do tego królestwa i potem mówię: Boże, niech tego królestwa będzie coraz więcej. Domyślnie coraz więcej we mnie. To nie chodzi o to, że my Bogu dyktujemy: Boże, zmień tego sąsiada, zmień tamtą osobę, pomóż temu, bo on sobie nie radzi. Nie, my mamy pozwolić, żeby Bóg w nas dokonywał tych znaków, tych cudów, tych przemian. To jest wołanie. Przyjdź królestwo Twoje. Ja chcę przynależeć i chcę, żeby tego królestwa było coraz więcej we mnie. I w tym kontekście takiego troszeczkę zburzenia tego myślenia, jak my sobie wyobrażamy to królestwo, możemy odczytać ten fragment z drugiej księgi Samuela. Mianowicie wtedy, kiedy cały naród, 12 pokoleń, przyszło do Dawida, żeby obrać go jako króla. I możemy sobie wyobrazić, że to my tak przychodzimy, mówiąc Jezusowi: chcemy, żebyś był naszym królem. I zdanie, które oni wypowiadają, jest, chciałoby się powiedzieć, mistyczne. Oni to rozumieli bardzo konkretnie, ale my, mając teraz całą tą wiedzę i doświadczenie dotychczasowe w Kościele, możemy zobaczyć, jak to jest niesamowicie głębokie zdanie. Oto my jesteśmy kości Twoje i ciało Twoje. Oni rozumieli konkretnie: my jesteśmy Twoimi żołnierzami. My jesteśmy jak Twoje ciało, jak lewa i prawa ręka. Jak ruszysz, jak powiesz, tak my robimy. Każesz uderzać, uderzamy. Każesz zaorać ziemię, zaoramy. Każesz coś wybudować, wybudujemy. Jesteśmy jak Twoje ręce. My jesteśmy Twoim ciałem i Twoimi kośćmi. Jak ruszysz, tak zrobimy. Jaka jest Twoja wola, to my to wykonamy. Bez dyskusji. My jesteśmy kości Twoje i ciało Twoje. I to jest mistyczne. Bo to znaczy, że my przychodząc na modlitwę, przychodząc na Eucharystię, możemy do Jezusa powiedzieć: my jesteśmy kości Twoje i ciało Twoje.
My jesteśmy ciałem Chrystusa. Uprzedzając troszkę, ten moment komunii, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa do naszego ciała, stajemy się coraz bardziej ciałem Chrystusa. Ale stajemy się coraz bardziej ciałem Chrystusa, jeżeli mówimy, bądź wola Twoja, nie moja. Wprowadzaj Twoje królestwo, nie moje. Wprowadzaj Twoje prawo, nie moje. Wprowadzaj Twoje zasady, nie moje. To oznacza, że ja rezygnuję z pewnych rzeczy na rzecz tych Bożych. I na tym polega uczestnictwo w tym królestwie, które Jezus chce zaprowadzić na świecie. Bo to oznacza, że ja przebaczę komuś, komu powinienem przebaczyć, bo Jezus mi tak powiedział. Ja chcę pomóc komuś, ponieważ Jezus tak powiedział, a nie ja. Ja chcę wykonać coś, ponieważ Jezus w ten sposób mówi. To nie ja mam decydować o przyszłości, o wszystkim, co będzie, ponieważ takie jest moje pragnienie i taka jest wola, aby być ciałem Chrystusa, czyli tym czymś, czym On swobodnie dysponuje. I to jest pierwsze zdanie, które oni wypowiadają. Możesz swobodnie mną dysponować. Więc jeżeli przychodzisz tutaj na liturgię, jeżeli klękasz do pacierza, jeżeli czytasz Słowo Boże w domu z taką intencją, Boże, możesz swobodnie mną się posługiwać, to w Tobie coraz więcej jest Bożego Królestwa. A dlatego Jezus powiedział, to nie jest tak, że Królestwo Boże przyjdzie dostrzegalnie. O, powiedzą, tu jest albo tam. Nie, nie. Ono w nas jest. Wtedy, kiedy my mówimy, jesteśmy Twoje kości i Twoje ciało. I dalsze zdania. My widzimy, że Bóg Tobie rzekł, będziesz pasł swój lud. Ty będziesz wodzem nad całym narodem. Więc my możemy powiedzieć, że wybieramy Jezusa jako króla. Dlaczego? Dlatego, że Jemu Bóg tak powiedział, jako Bożemu Synowi. Ty będziesz pasł mój lud, czyli dobrym pasterzem będziesz, i będziesz wodzem nad Izraelem, czyli będziesz panem. Będziesz panował nad wszystkim. My to mówimy, ponieważ odczytujemy w Jezusie Chrystusie właśnie tego, którego Bóg ustanowił właśnie kimś takim. Ponieważ Bóg Ciebie postawił jako pasterza i Bóg powiedział, Ty jesteś Panem, dlatego my Ciebie wybieramy. My decydujemy, że właśnie tak będzie. Czyli patrząc na Boga, co Bóg zrobił, po co posłał Jezusa tutaj na ziemię, mówimy, my się podporządkowujemy Tobie, bo Ty jesteś wodzem i Ty jesteś Panem. Dalej, zawarł król Dawid przymierze z ludem. Czyli krótko mówiąc, my zawieramy umowę z Jezusem. My mówimy, będziemy Ciebie słuchać we wszystkim, a Ty się będziesz nami opiekował. My się podporządkowujemy Tobie, ponieważ widzimy, że to błogosławieństwo, które przychodzi na ziemię, jest dzięki Tobie, dzięki Twojej osobie. I to jest nasza umowa. Więc jeżeli masz to pragnienie zawierania umowy z Bogiem, umowy, która oznacza, ja Boga traktuję jako osobę, jako partnera, bo On mnie potraktował jako osobę, jako partnera, to jest właśnie to, że Królestwo Boże zaczyna funkcjonować w naszej codzienności. W tym, że ja rozumiem, że Bóg zobowiązał się, będę się Tobą opiekował, a ja się zobowiązałem, będę Ciebie słuchał. I to jest ta umowa, której Jezus, Król, chce między nami. To jest przymierze. To jest umowa, która ma być coraz głębsza, coraz bardziej świadoma, coraz bardziej rozumiana, coraz bardziej też wprowadzana w codzienność, bo to, że ktoś podpisał, to ktoś, że się umówił, to jest pierwsza część, ale druga to jest realizacja. Jezus realizuje tę swoją część umowy właśnie w tym, że przebacza nam grzechy, że karmi nas swoim ciałem, że posyła nam Ducha Świętego. To jest Jego część umowy. Jak wygląda moja część umowy? Może jeszcze się nawet nie umówiłem z Bogiem,
Może nie rozumiałem do tej pory, że właśnie na tym to polega, że my z Bogiem chcemy opierać się właśnie na takim wzajemnym zaufaniu. I wtedy cały lud namaścił Dawida na króla. Namaszczenie jest znakiem działania Ducha Świętego. Kiedy ojcowie Kościoła mówią, że Duch Święty zstępuje, to zstępuje od głowy na pozostałe części ciała, czyli Kościoła. Od Jezusa, głowy, bo od chrztu Jezusa tak Duch Święty objawił się jako ten właśnie przychodzący na ciało. Tak my otrzymujemy właśnie Ducha Świętego dlatego, że przychodzi On od głowy, od Jezusa i rozlewa się w całym ciele, w tobie też. Wtedy rozumiemy, że mówienie, że Chrystus jest Królem, to nie obrazek, na którym On sobie siedzi w koronie. To jest coś dużo głębszego, to jest coś dużo bardziej konkretnego i dużo mocniej odnoszącego się co do tego, co ty robisz, co ty myślisz, jak ty postępujesz. I dzięki temu, od tego pierwszego zdania, ja jestem cząstką, komórką, kością, ciałem Chrystusa, aż do tego momentu, kiedy ja przyjmuję to, że wylewa się na mnie Duch Boga, Duch Chrystusa, to wtedy rzeczywiście zaczynam w tym Królestwie być coraz bardziej świadomy, coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robię i coraz bardziej współpracujący z moim Królem. Czy Jezus jest takim Królem? Czy to tylko obrazek? Na ścianie, w książeczce? Jakim jest Królem Jezus w twoim życiu? Jezu, daj nam poważnie traktować twoją osobę. Jezu, daj nam poważnie traktować nasze modlitwy, naszą umowę z Tobą. Tak jak Ty poważnie potraktowałeś przyjście na ziemię, swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie i zesłanie Ducha, który ożywia wszystkie komórki Twojego ciała, również mnie, jeżeli tylko słucham Ciebie i przynależę do Twojego Kościoła, Twojego ciała, które ciągle rozrasta się i wzmacnia dzięki łączności z Tobą, który jesteś naszą głową, moją głową. Amen.